Spożycie wina w Polsce powiększyło się w ostatniej dekadzie ponad dwukrotnie. Jednak pod względem wartości konsumowanego wina Polska zajmuje dalekie 32 miejsce na świecie. Patrząc z perspektywy, jak się okazało, już 12 lat działalności sklepu, doceniamy walory wina, coraz więcej chętnych jest? Zdecydowanie tak. Miłośników wina w Polsce, w Koszalinie nie brakuje i przybywa ich z każdym rokiem i to bardzo cieszy. Mówi się często tam, dobre wino jest jakiś taki wzorzec dobrego wina? Wzorzec dobrego wina to każdy chyba sobie sam powinien napisać ten wzór właśnie, bo najbardziej uproszczając, to najlepsze jest takie wino, które mi smakuje, więc dlatego staram się mieć w ofercie ogromną ilość różnych win, żeby dopasować wino pod gusta osób, które tu przychodzą. Drogie wino to jest synonimem smacznego od razu, dobrego? Znaczy pytanie, czy droższe to lepsze. To tak nie do końca musi być. Oczywiście w takich niskich, w miarę niskich zakresach win, które kosztują do kilkudziesięciu złotych, to można wyraźnie zauważyć wzrost jakości razem ze wzrostem ceny, ale później to już niekoniecznie, bo o cenie decydują o wiele inne czynniki, nie tylko to, jak ma smakować na końcu. Jak organizujemy polską kolację, mamy wiele różnych dań. Żeby nie popełnić błędu, lepiej podać czerwone wino czy białe wino? A to dobre pytanie. To zależy, co będzie podawane, bo do lekkich, delikatnych potraw, sałaty, ryby łagodne, jak najbardziej białe wina, a do cięższych dań wina czerwone, czyli mięsa nasze ulubione, gulasze i tak dalej. Do włoskiej kuchni typu pasta, pizza, wino czerwone. A jeżeli nie wiemy, co wybrać, no to warto podać wino różowe albo wino musujące, prosecco, szampan, ewentualnie hiszpańska kawa. Kolejne praktyczne pytanie. Jak nam zostaje pół butelki wina, jak je przechować na drugi dzień, żeby ono było dobre? Najlepiej w lodówce, ale faktem jest, że wino po otwarciu traci na swojej jakości i ono na drugi dzień już tak dobrze nie będzie smakować, ale warto też zaopatrzyć się w takie akcesoria, specjalne akcesoria, które pomagają wino przechować. Czyli jakieś pompki, dzięki którym można odciągnąć powietrze z butelki z winem, bo to powietrze jest wrogiem wina i sprawia... Wino też chłonie zapach. Chłonie zapach, ale też traci, chłonie zapachy obce, ale też traci swoje naturalne walory smakowe i zapachowe. Te butelki stoją, ale mówisz też o leżakowaniu wina. Czy takie wino zamknięte korkiem może leżeć? Ten korek nie wpływa na smak wina? Wino rzeczywiście, jak ma być długo przechowywane, to musi być przechowywane w pozycji leżącej. Ale pamiętać należy, że naprawdę niewielki odsetek wszystkich win na świecie nadaje się do dłuższego przechowywania, czyli do dłuższego niż kilka lat. Tak naprawdę ogromna większość, w tym te, które ja mam w sklepie, to są wina, które należy otworzyć i wypić w ciągu kilku lat od produkcji. Powstają winnice nawet w naszym regionie. Czy wino polskie może być stać się winem jakimś wybitnie dobrym? No to trzeba by zapytać pewnie winiarzy, ale którzy to wino produkują, ale mam nadzieję, że tak. Winnic w Polsce przybywa z każdym rokiem. Nie wiem, czy ludzie wiedzą, że w Polsce jest już zarejestrowanych około 600, zdaje się, na ten moment winnic, które mogą wino produkować i sprzedawać, więc można śmiało powiedzieć, że jesteśmy świadkami narodzin tradycji polskiego wina, ale ten biznes w Polsce się będzie rozwijał jeszcze przez wiele lat. Ten sklep to jest miejsce dla jakichś koneserów, sommelierów wina, czy każdy przyjdzie, znajdzie coś dla siebie odpowiedniego? Ha, padły dwa określenia, koneser i sommelier. To są słowa, których staram się unikać, bo mam wrażenie, że one trochę odstraszają. Każdy może pić wino i możemy tutaj znaleźć wina naprawdę na każdą kieszeń, ale też na każdy gust. Jak się okazuje, wino chętnie pijemy, ale doskwiera nam fakt, że kupujemy wina przypadkowo i nie rozumiemy, czemu jedne smakują nam bardziej, inne mniej. Oznacza to, że potrzebujemy dowiedzieć się o winach po prostu więcej. Okazało się, że wprowadzenie tego auta na rynek było strzałem w dziesiątkę. Fabryki nie nadążają za zamówieniami, mimo że to właśnie elektryki mają priorytet produkcji. W przedsprzedaży klientów znalazło aż 21 tysięcy sztuk. Także w Polsce zainteresowanie przerosło oczekiwania i partia 500 aut zamówionych na ten rok jest już wyprzedana.
ID. Buzz, bo o nim mowa, to elektryczny następca kultowego Transportera. Auto ma niemal 5 metrów długości i prawie 2 metry wysokości. Siedząc w środku ma się poczucie obcowania z dużo większym samochodem. To zasługa sporego przeszklenia, które wzmaga poczucie przestrzeni. Jeździłem jedyną dostępną na rynku wersją o mocy 204 koni. Cała moc przekazywana jest na tylną oś. 10 sekund do setki może specjalnie nie imponuje, ale w tym przypadku to w zupełności wystarcza do dynamicznych startów i ogólnie sprawnego przemieszczania się. Prędkość maksymalną ograniczono do 145 km na godzinę. ID. Buzz zapewnia komfort, jakiego oczekujemy od rodzinnego auta. Nie zabrakło też najpopularniejszych systemów wspomagania i bezpieczeństwa, które ułatwiają życie kierowcy. Według producenta deklarowany zasięg to 421 km. To chyba najweselszy samochód obecnie na rynku, z którym już samo obcowanie sprawia dużo radości. Czy fotografowanie to zawód zarezerwowany głównie dla mężczyzn? Okazuje się, że absolutnie nie. Coraz więcej kobiet zajmuje się zawodowo fotografią. Czym dla ciebie jest fotografia? Pasja, hobby czy sposób na życie? Praca fotografki to nie jest dla mnie zwykłe sobie pstrykanie zdjęć. Ja wierzę, że dzięki fotografii zostawiamy po sobie coś więcej niż wspomnienia. Dlatego też namawiam wszystkich i trąbię w moich mediach społecznościowych, żebyśmy dbali o te rodzinne pamiątki, bo to jest jednak najważniejsza rzecz, którą ma każda rodzina. No tak, ale te zdjęcia robi każdy w masowej ilości. Jedni lepiej, drudzy gorzej. Jakie błędy popełniamy robiąc zdjęcia? Nie tylko rodzinne. Tak, no teraz możemy i w telefonach mieć, są aparaty, prawda? Błędy, jakie popełniamy. Ja mogę powiedzieć z perspektywy mojej dziedziny, czyli dzieci. Na pewno musimy z perspektywy żaby fotografować dzieci, czyli kucamy sobie na kolanka, żeby mieć dziecko na wysokości swoich oczu i z tej perspektywy najlepiej robić zdjęcia dzieciom. A dzieci to wdzięczny temat, kręcą się, marudzą, kapryszą? Tak, dzieci są bardzo ruchliwe na sesji, dlatego ja jestem zawsze bardzo dobrze przygotowana. Masz cukierki? Nie, mam ze sobą torbę pomocnika, tak na nią mówię. No i mam tam różne fajne, ciekawe akcesoria potrzebne akurat do sesji, których dzieci nie widziały jeszcze, więc są tym bardzo zainteresowane. A ja mam wtedy czas, żeby zrobić zdjęcie. Dlaczego dzieci, a nie architektura? Stoi, nie rusza się, nie łatwiej? Dzieci są radosne, ta beztroskość ich bardzo mnie tutaj tak wciąga. Dzieci są szczere. Jak im się nie podoba na sesji, to one po prostu powiedzą, nie podoba mi się. Takie sesje z dziećmi są dobre o każdej porze roku? Tak, sesje plenerowe ja robię przez cały rok. Nawet zimą, bo często właśnie mam pytanie, czy zimą też robię zdjęcia. Robię, ale trzeba się wtedy dobrze do tego przygotować. Ja pamiętam czasy analogu, gdzie robiło się z wakacji zdjęć 37 na dwóch kliszach tak zwanych. Teraz tych zdjęć robimy z wakacji 4000. To jest dobre rozwiązanie? Nie przykładamy się chyba. Tak, nie przykładamy się. Ja na przykład stawiam na jakość, nie na ilość i to jest dla mnie takim priorytetem. A na ile nam ten sprzęt pomaga? Czy właściwie wszystkim możemy zrobić dobre zdjęcie? Telefonem też może być jakieś ładne, ciekawe, artystyczne zdjęcie? Też możemy zrobić telefonem fajne zdjęcia i namawiam właśnie do tego, żeby robić te zdjęcia, no bo to jest pamiątka. To jest pamiątka. Do czasu, a zmienimy telefon i zdjęć się przerzucimy. A kiedyś zachwycaliśmy się tymi megapikselami. Czy to jest jakby bardzo istotne w fotografii, żeby tych megapikseli było jak najwięcej? Tak, piksele są ważne, oczywiście. Ale nie najważniejsze. Tak. Ja polecam w ogóle to wywoływać zdjęcia, żeby jednak mieć ten papierek w ręku. To jest jednak ta fotografia. No tak właśnie mówię, albo komputer wysiądzie, albo telefon zmienimy i tysiące zdjęć przepadają. Tak, dokładnie. Ja wywołuję i też właśnie namawiam wszystkich do tego, żeby wywoływać. Mój mąż się ze mnie śmieje, że mam tyle zdjęć, że mogę wytapetować ściany, także
polecam wywoływanie zdjęć, naprawdę. Jeśli o fotografię dziecięcą, to rozumiem, że to rodzice chcą pamiątkę sporządzić takim dzieciom. To jest jakby modny trend, popularny? Ja ogólnie bardzo namawiam właśnie, żeby rodziców, żeby te pamiątki właśnie, jak dzieci były małe, żeby robić. No bo wiadomo, no, dzieci szybko rosną i później budzimy się, a tutaj o, mogliśmy zrobić, iść na sesję. To otoczenie, przyroda jakieś odgrywa rolę przy tych zdjęciach? Odgrywa wielką rolę, ponieważ no, dzieci są bardzo ciekawe przyrody, natury i tak naprawdę taki zwykły patyk może być różdżką czy nawet jakimś mieczem. Także naprawdę odgrywa dużą rolę, a mam wiadomości od innych fotografów, którzy mają studia fotograficzne, no, że dzieci czasami potrafią tam zrobić niezły bałagan. Czyli niekoniecznie kwitnący żółty rzepak jest idealnym tłem do takich zdjęć. Jest idealnym, ale o odpowiedniej godzinie, bo jeśli pójdziemy w pełnym słońcu, no to nie będą fajne zdjęcia. Rodzice, jak oglądają te zdjęcia, są pod wrażeniem? Są pod wrażeniem i zazwyczaj jest tak, że jeju, ja nie myślałem, że te zdjęcia będą takie, że jest wielkie wow. Jakieś one są później dopieszczone jeszcze, jakieś tam są ubarwione, pokoloryzowane? Nie, na moich zdjęciach nie używam dużo Photoshopa, a w zasadzie praktycznie nie używam Photoshopa, używam Lightrooma i obróbka moja jest bardzo szybka. Nie robię jakichś, nie wiem, nie doklejam jednorożców i takich rzeczy u mnie się nie dzieją. Ja stawiam na naturę. Czyli te zdjęcia zostają pamiątką na całe lata? Tak, zostają pamiątką na całe lata. Staram się robić zdjęcia, żeby były ponadczasowe, gdzie spojrzymy na nie za 30-50 lat i dalej będą wywoływać emocje. Trzeba umieć dostrzegać ludzkie piękno i być otwartym na różnego rodzaju sytuacje. Ważnym elementem w tego typu fotografii jest podejście indywidualne do modela. Każda twarz odpowiada za inną historię. Wiele osób uważa, między innymi ja też, że świat należy do SUV-ów, ale po spotkaniu z Fordem Focusem czwartej generacji, po kompletnej modernizacji, stwierdzam, że samochód kompaktowy także daje radę i nadąża za zmianami w nowoczesnym, technologicznym świecie. Zapraszam na spotkanie z Fordem Focusem po modernizacji. Focus zyskał nową twarz, a zmiany można rozpoznać od pierwszego wejrzenia. Reflektory LED są teraz seryjne i łączą w sobie światła przeciwmgielne. Klosze stały się nieco węższe, zyskały też obwódkę świateł dziennych. Do tego logo marki spłynęło z krawędzi maski silnika na środek powiększonej osłony chłodnicy. Grill w każdej wersji wyposażeniowej jest inny. Bardziej drapieżny w wersji ST-Line z trapezoidalnym górnym lotem powietrza o zmienionych proporcjach z błyszczącą czarną kratką o strukturze plastra miodu. Boczne otwory wentylacyjne są szersze, a dolny wlot powietrza głębszy. Taki Focus dostał też nakładki progowe, tylny dyfuzor i spoiler. W każdej odmianie nowy kształt i grafikę zyskały także lampy tylne z techniką LED. Samochód zaprojektowany został zgodnie z nową odsłoną filozofii zorientowania na człowieka. Nowy Ford Focus ma w swej sylwetce więcej pewności siebie. Nie tylko w samej bryle, także w detalach. Ford zadbał też o poprawki funkcjonalności Focusa. Wszystkich zapewne ucieszy wprowadzenie w przestrzeni bagażowej strefy wodoodpornej. Wkładanie do bagażnika mokrych butów czy parasoli nie będzie rodziło dylematów związanych z czystością, a to dlatego, że wodoodporną wykładzinę można wyjąć, aby łatwiej opróżnić lub wyczyścić strefę. Ponadto jej obszar jest oddzielony od reszty bagażnika pod złożoną podłogą lub odgrodzony od części suchej ustawianą pionową przegrodą. W ten sposób utworzymy dwie oddzielne przestrzenie, pozwalające na bezpieczne przechowywanie przedmiotów. Pojemność bagażnika to 392 litry. We wnętrzu mistrzem pierwszego wrażenia jest ekran wkomponowany w odświeżony kokpit. Dotykowy wyświetlacz o przekątnej ponad 13 cali stanowi centrum sterowania systemem multimedialnym Sync 4, znanym z elektrycznego Mustanga Mach-E.
W ocenie inżynierów urządzenie jest tak sprytnie pomyślane, że kierowca nigdy nie potrzebuje więcej niż jednego lub dwóch dotknięć, aby dotrzeć do dowolnej aplikacji, informacji czy sterowania funkcją, której potrzebuje. Z kokpitu zniknęły przyciski, przez ekran obsługuje się teraz klimatyzację czy ustawienia większości systemów auta. Odświeżony Ford Focus został wyposażony w najnowszy system inforozrywki Sync 4, który oferuje szeroki wachlarz możliwości, w tym nawigację połączoną z chmurą, co pozwala na przesyłanie informacji o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym, sterowanie głosowe z rozpoznawaniem naturalnie wypowiadanych poleceń w 15 europejskich językach, jak również bezprzewodowe aktualizacje oprogramowania Ford Power Up. Nie zabrakło też bezprzewodowej łączności z Apple CarPlay i Android Auto. Przed wirtualnymi zegarami pojawiła się gruba i mięsista wielofunkcyjna kierownica obszyta skórą z czerwonymi przeszyciami. Podobne pojawiły się na fotelach. To nowość, ponieważ siedzenia są głębiej profilowane i okalające, ale przy tym wygodne i mają nawet funkcję podgrzewania i czterokierunkową elektryczną regulację oparcia na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa. Rozstaw Focusa wynoszący 270 cm okazuje się jednym z największych w klasie. W rezultacie podróżujący w obu rzędach mają dużo swobody. Wynika to zarówno z większej niż średnia w segmencie szerokości kabiny, jak i z ponadprzeciętnej ilości miejsca na nogi. Z przodu wygodnie rozsiądą się nawet rosłe osoby, zwłaszcza że nie będzie ograniczać ich zakres regulacji wzdłużnej foteli. Odmłodzony Ford Focus dostał też sprawność zdalnej aktualizacji pokładowego programowania. Z poziomu smartfona można też sprawdzić stan auta, poziom paliwa, przebieg do wymiany oleju i inne dane, a nawet zdalnie uruchomić silnik. Ford Focus po modernizacji w podstawowych wersjach to nadal trzycylindrowy silnik 1.0 EcoBoost o mocy od 100 do 155 koni mechanicznych. Silnik 1.0 pracuje w układzie miękkiej hybrydy, rozwijając w prezentowanym aucie moc 155 koni. Ford Focus to taki samochód, że już przy wsiadaniu człowiek cieszy się z tego, co go czeka, a mianowicie z niezwykle przyjemnej jazdy. Wraz z odświeżonym Focusem po raz pierwszy otrzymaliśmy opcję automatycznej skrzyni biegów dla hybrydowych układów napędowych EcoBoost z 48-woltową instalacją typu MyHybrid. 7-stopniowa dwusprzęgowa automatyczna skrzynia biegów PowerShift sprawia, że jazda w oczywisty sposób staje się przyjemniejsza. W hybrydowym układzie napędowym zastąpiono standardowy alternator z integrowanym rozróżnikiem generatorem o napędzie paskowym, umożliwiając odzyskanie energii traconej normalnie podczas hamowania i gromadzenia jej w zestawie akumulatorów litowo-jonowych. Układ może działać również jako silnik elektryczny, wspomagając moment obrotowy silnika spalinowego, aby zwiększyć całkowity dostępny moment obrotowy. Nowy Focus jest również wyposażony w system wybierania trybów jazdy, który umożliwia kierowcy przełączanie między trybami normalny, sport i eko, dostosowującymi reakcję na wciśnięcie pedału przyspieszenia, działanie elektronicznie sterowanego układu wspomagania kierownicy i automatycznej skrzyni biegów, zależnie od warunków jazdy. Odmłodzony Focus jest też na czasie pod względem elektronicznych asystentów kierowcy. Z nowości warto wyróżnić podrasowanego asystenta martwego pola, który nie tylko wypatruje pojazdów poza zasięgiem wzroku kierowcy, ale też odkręca kierownicę, by zapobiec kolizji. System skanuje równolegle pasy ruchu do 28 metrów za pojazdem 20 razy na sekundę i działa przy prędkości do 200 km na godzinę. Nowy asystent zapobiegania kolizjom na skrzyżowaniach wykorzystuje umieszczone z przodu kamery i radar do monitorowania drogi pod kątem potencjalnych kolizji z pojazdami zbliżającymi się po równoległych pasach. Pod względem zachowania na drodze Focus trzyma wysoki poziom. Kierownica jest przyjemnie gruba, szybkie zmiany kierunku jazdy nie są dla Focusa problemem, opony po zewnętrznej stronie zakrętu łatwo odnajdują przyczepność i auto bez oznak słabości wjeżdża w kolejny zakręt. Podsterowność nie występuje, Focus pozostaje neutralny i chętny do zabawy, co wynika nie tylko z zestrojonego zawieszenia, ale też dużego rozstawu osi. Pod względem płynności działania to jeden z lepszych układów napędowych w tej kategorii. Wyciszenie trzycylindrowej jednostki poprawiło się, szczególnie gdy pracuje ona na wyższych obrotach. Pod względem kombinacji osiągów i ekonomii jazdy Focus w tej wersji napędowej to złoty środek. Z jednej strony rozpędza się do setki w ciągu 8 sekund, z drugiej nie jest specjalnie łasy na paliwo. Ford Focus od zawsze był wzorem do naśladowania, jeśli chodzi o właściwości jezdne i prowadzenie auta. I to się absolutnie nie zmieniło. Zmieniło się natomiast wiele, jeśli chodzi o wyposażenie i nowoczesne technologie pomagające kierowcy. Dziś to wszystko. Zapraszam jak zwykle za dwa tygodnie. Szerokiej i bezpiecznej drogi. Do zobaczenia.